Choć pogoda nie rozpieszczała, to plony nie są najgorsze. Tak tegoroczne zbiory rolników z gminy Suwałki podsumował wójt Tadeusz Hołko. Dziś w pokamedumskim klasztorze na Wigrach władze gminy świętowały zakończenie żniw i dziękowały za plony. W rolnictwie każdy rok jest ciężki, mówił Hołko, dziękując zebranym za włożoną pracę i poświęcenie na roli. Rok był ciężki, a każdy rok w rolnictwie jest ciężki, bo to rzeczywiście nie ma tutaj dni wolnych, to 365 dni, 365 dni trzeba w tym swoim warsztacie pracować. A w ogóle jako chodzi plony zbóż, to nie były najgorsze, rolnicy twierdzą. Z tym, że no, jak sami widzimy, trudno zebrać. Nawet dzień dzisiejszy też jest taki no, nieprzychylny nawet i rolnikom, i nas jako gminie. Po wspólnym łamaniu się chlebem wójt nagrodził najlepszych rolników. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Marzena i Dariusz Truchan z Kukowa. Dobry rolnik to taki, który ciężko pracuje i lubi to, co robi, mówili. Pracować przede wszystkim. Trzeba mieć chęć, odwagę, no i zdrowia dużo też potrzeba do tego. Cieszę się, że dostałam i jestem wzruszona. Mimo niekorzystnej pogody na terenie pokamedulskiego zespołu klasztornego odbyła się prezentacja rękodzieła artystycznego i regionalnych potraw.